Cześć, ja nazywam się Artur Radomski i witam Cię na kanale Finansowa TV. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Finansowa TV. Dzisiaj po raz kolejny jak co miesiąc spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, co dzieje się w publicznym portfelu Finansowa TV, czyli moim portfelu, który na łamach bloga czy też kanału Finansowa TV prowadzę specjalnie dla Was. Zanim przejdziemy do faktycznej treści odcinka, zapraszam Cię na Finansowa TV. Na blogu możesz zapisać się na newsletter i dostawać informacje o tym, co dzieje się w portfelu. W boksie po prawej stronie wystarczy, że zostawisz swój e-mail, a także zaznaczysz zgodę na otrzymywanie ode mnie wiadomości e-mail i zapiszesz się na newsletter. Dzięki temu będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się w portfelu, a także na kanale. Przypomnę również, że na blogu możesz przeczytać artykuł z raportem, który dzisiaj omawiam troszeczkę szerzej, natomiast oprócz filmu również pojawiają się właśnie raporty w formie pisanej, więc dla tych, którzy wolą formę pisaną, no to zapraszam na artykuł. Kwietniowe podsumowanie jest już dostępne i możesz się z nim zapoznać. Dla chętnych oczywiście zostawiam link w opisie, ale także można przejść ze strony głównej bloga do raportu, o którym wspominam, ale jest także strona finansowa.tv/portfel, gdzie znajdziesz informacje o portfelu, m.in. jego skład, czy też to, jak wyglądają wydarzenia w tym portfelu. Plan na najbliższe miesiące jest taki, żeby blog troszeczkę przearanżować i m.in. strona www.finansowa.tv/portfel będzie troszeczkę przearanżowana, żeby dostosować ją właśnie do miesięcznych raportów, które będę publikował na łamach bloga. I oprócz tego, że na kanale powinno pojawiać się stosunkowo więcej filmów, planuję też powrót do podcastu czy właśnie regularne publikowanie przynajmniej raz w tygodniu jakiegoś artykułu na blogu. A przechodząc już do sedna odcinka, no to po pierwsze chciałbym omówić polskie spółki, w których no niewiele w stosunku do amerykańskiego portfela się dzieje, chociażby dlatego, że jest tam ich dużo, dużo mniej, mianowicie dwie spółki. Przypomnę, że posiadam kilka akcji Mobruku, kilka akcji Ten Square Games i z racji tego, żeby za dużo czasu nie poświęcać, to raczej raz na jakiś czas, może raz w kwartale będę poświęcał po prostu czas na polskie spółki, ale nie ukrywam też, że portfel polskich spółek jest dla mnie mniej istotny. Ale mimo wszystko pojawiło się kilka ciekawych informacji. Oprócz tego, że w Polsce zaczął się sezon dywidendowy, to Mobruk planuje do końca 2023 roku zainwestować około 80 milionów w przeróżne rzeczy. Mówi się o rozbudowie zakładu, mówi się również o ekspansji bardziej na północ, o krajach zagranicznych i sprowadzaniu śmieci z zewnątrz, m.in. z krajów skandynawskich. W dalszym ciągu Mobruk oczywiście trudni się w bombach ekologicznych i ma zamiar pozyskać nowe kontrakty. Nie ma co ukrywać, jest to dochodowy biznes, natomiast przede wszystkim też planuje się jakieś akwizycje i o nich niestety w dalszym ciągu nie słyszymy, natomiast zobaczymy, co przyniesie następny kwartał i zobaczymy, czy uda się zrealizować zapewnienia ze strony zarządu. Warto też odnotować, że Mobruk otrzymał wyrok w sprawie, czy też decyzję w sprawie zaskarżenia w wyniku skargi i opłaty podwyższonej za rok 2015, to znaczy chodzi tutaj o to, że marszałek, który de facto żądał jakichś pieniędzy za rok 2015, tych pieniędzy niestety nie dostanie. Natomiast to, co Mobrukowi się nie podobało, to uzasadnienie, które wcześniej SKO przedstawiło i z tego też tytułu Mobruk zaskarżył tą decyzję. Natomiast niestety, ale oddalenie tej skargi przez WSA zostało przekazane 26 kwietnia 2022 roku. Natomiast, co ciekawe, nie w formie pisemnej i właśnie tego Mobruk będzie się teraz domagał i rozważał, czy złożyć kasację do NSA. Bardzo ciekawa informacja. Wcześniejsza skarga, która została niejako oddalona ze strony marszałka, więc w sumie Mobruk dostał wyrok na swoją korzyść, decyzję na swoją korzyść, a mimo to postanowił tą decyzję zaskarżyć. Co jak widać wymiernych skutków nie przyniosło, jedynie przepychankę i tak naprawdę ciekaw jestem, co dalej z tą sprawą, bo sprawa może się obić o najwyższy organ w Polsce i no zobaczymy, jaka będzie dalsza kontynuacja. Ale przejdźmy do pozytywnych informacji, ponieważ Mobruk w 2021 zarobił gigantyczne pieniądze w porównaniu do roku 2020 i miejmy nadzieję, że równie udany będzie rok 2022. Natomiast za rok 2021 Mobruk uchwalił dywidendę w wysokości 31,50 zł na akcję.
I ja w swoim portfelu taką dywidendę w wysokości prawie 200 zł otrzymam ze względu na posiadanie akcji Mobruku, ponieważ dzień ustalenia dywidendy już minął, a 6 maja spodziewam się wypłaty tej dywidendy na swoje konto. Natomiast co warto również odnotować, to wzrost tej dywidendy rok do roku to ponad 50%. Wynik bardzo fajny. Dla mnie przy mojej średniej zakupu na poziomie 360 zł jest to średnio około blisko 9% yieldu. Natomiast jak spojrzymy sobie na obecną cenę akcji po odcięciu w okolicach 350 zł, to ten yield może być w przyszłym roku jeszcze wyższy, jeżeli Mobruk zarobi odpowiednie pieniądze, no to zakładam, że wypłaci również odpowiednią dywidendę. A jeżeli już przy dywidendach jesteśmy, to również dywidendę wypłaci druga spółka z polskiego w portfela, z mojego portfela IKE, w ramach IKE prowadzonego oczywiście. A konkretnie chodzi tutaj oczywiście o to ten Square Games, które tak jak w zeszłym roku wypłaci 10 zł dywidendy na akcję. Widać, że wartość dywidendy będzie niższa niż rok wcześniej, będzie to 72 miliony 300 tysięcy, a nie 600 tysięcy, czy tam blisko 700, a to ze względu na prawdopodobnie skup akcji własnych, które zostały umorzone. Nie jest to oczywiście potwierdzona informacja, są to moje domniemania, widzę tą wartość i po prostu tak sobie myślę, natomiast jaka jest rzeczywiście prawda, nie wiem i myślę, że to jest za mała liczba, żeby po prostu brać sobie to na tapetę i sprawdzać, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego liczba akcji się po prostu zmniejszyła. Jeżeli wiesz dlaczego, chętnie posłucham i przeczytam, zostaw komentarz pod spodem, pod filmem, czy też pod artykułem, będę wdzięczny. Tymczasem przejdźmy sobie do portfela, ale spójrzmy na portfel w BOSS-ie, czyli w biurze maklerskim, w którym moje IKE prowadzę. I tutaj wartym odnotowania jest fakt, że od 15 kwietnia 2022 roku po XTB również w domu maklerskim BOŚ można złożyć formularz W8BEN, który pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania, jeżeli chodzi o dywidendy ze Stanów Zjednoczonych. O ile nie jest to jakaś super istotna informacja, to widać, że na polskim parkecie, na polskim rynku dużo się pod tym względem zmienia i coraz więcej biur maklerskich udostępnia ten formularz do wypełnienia, co jest dosyć pozytywnym aspektem. A na samym koncie widać, że są tutaj moje akcje Mobruku i Ten Square Games oraz nieco ponad 50 zł wolnych środków, natomiast oczywiście blisko 190 zł trafi z tytułu dywidendy ze strony Mobruku już niedługo i prawdopodobnie ze strony Ten Square Games w połowie czerwca również dywidendę otrzymam. Jak widać niestety Ten Square Games przynosi obecnie ponad 50% straty, natomiast zobaczymy jak dalej pójdzie, w którym kierunku będzie zmierzał kurs. Ja mam nadzieję, że w długim terminie no raczej w tą dobrą stronę, natomiast liczę przede wszystkim na to, że Ten Square Games będzie zarabiał i wypłacał dywidendy. Rzut oka na portfel w moim Excelu, który można zobaczyć na www.finansowa.tv/portfel. No i widać, że obecnie ponad 50% straty na Ten Square Games, lekka strata na Mobruku spowodowana tym, że dzisiaj odcinaliśmy właśnie dywidendę. A przechodząc do portfela amerykańskiego, to na początku pokażę portfel rzeczywisty, że on rzeczywiście istnieje i dzieją się tutaj te wszystkie transakcje, o których informuję, żeby nie było żadnych niedomówień, ale prześledźmy sobie, co stało się w portfelu, jeżeli chodzi o kwiecień, na podstawie Excela, który również pod wspomnianym wcześniej linkiem jest dostępny. Na początku warto pokazać, że portfel notuje niewielką stratę w wysokości $21, natomiast widać, że z tymi dywidendami jest już lepiej, ponieważ jeżeli wspomniane otrzymane dywidendy doliczymy, no to ta strata przerodzi się już w zysk, który de facto również reinwestuje. No i pierwsze, co chciałbym powiedzieć, to spółka AbbVie, która do tej pory bardzo dynamicznie rosła i mimo, że w ostatnich kilku dniach spadła dosyć mocno, to dalej na tej spółce mam 20% wzrostu, nie licząc nawet dywidend. Ale tutaj warto wspomnieć, że spółka zrewidowała swoje szacunkowe wyniki na koniec roku 2022 i według tych szacunków niestety, ale przychód będzie niższy, co spowodowało też obsunięcie się akcji. Były one już notowane po ponad $160 za akcję, natomiast prawdopodobnie zaczynamy też odczuwać, oprócz tego, że mamy korektę na rynku, to skutki klifu patentowego, którego AbbVie na pewno niedługo coraz mocniej będzie doświadczać. Jednak mimo to ja powiem szczerze, że chętnie AbbVie dokupię po cenie, którą ja osobiście mam, czyli około 120 dolarów,
ponieważ jest to bardzo dobra i perspektywiczna spółka, która prawdopodobnie będzie fajne dywidendy płaciła, już płaci fajne dywidendy, a dodatkowo bardzo dynamicznie te dywidendy zwiększa. Oprócz tego w minionym miesiącu w kwietniu dostaliśmy 4 dywidendy. Pierwszą ze strony Vici Properties, bardzo fajna spółka, która przede wszystkim w ostatnich tygodniach domknęła akwizycję. MGM Grow Properties, tak naprawdę stając się w ostatnim czasie największym rejtem, jeżeli chodzi o hotele i conference roomy w Stanach Zjednoczonych, a w zasadzie nie conference roomy, tylko bardziej nieruchomości konferencyjne. Czyli de facto jest, mamy tutaj na myśli kasyna chociażby. Kolejna dywidenda ze strony spółki Hewlett Packard Enterprise. Drobna, bo drobna, natomiast pozycję trzymam. Trzecia to wspomniany już w zeszłym miesiącu Orion Office Rate, który ogłosił dywidendę i pierwszą dywidendę wypłacił w wysokości $2.55 netto. No i oczywiście Altria Group, która płaci wysokie dywidendy w naszym portfelu, jedne z najwyższych, jeżeli chodzi o yield. Ale to nie wszystko, bo do portfela z racji tego, jaką mamy zmienność na rynku, a ta zmienność jest dosyć duża, warto powiedzieć, że indeks Nasdaq od początku roku stracił ponad 22%, a indeks S&P 500 ponad 14%, te wyniki są naprawdę wysokie. No to właśnie z tego powodu wykonałem 4 transakcje dotyczące 3 spółek i powiem szczerze, że no czekam na dalsze spadki, ponieważ jest w końcu okres, który lubię, który gwarantuje mi możliwość zakupu. Nie muszę myśleć, co kupić, bo jest drogie. Bardziej skupiam się nad tym, co kupić, co tanieje, tak? I pierwszą spółką właśnie ze względu na to, że staniała dosyć mocno, z pewnych względów, o których zaraz sobie porozmawiamy, to kupiłem Amazon. No i od razu można zapytać, dlaczego Amazon, skoro to portfel dywidendowy. Otóż Amazona kupiłem po pierwsze ze względu na to, że jest to bardzo dobra spółka i ma świetlaną przyszłość przed sobą, naprawdę. Druga sprawa, jest to zakup trochę spekulacyjny. Mimo, że chcę mieć Amazon w portfelu, to kupiłem tą spółkę dosyć spekulacyjnie, ponieważ zbliża się split 20:1 na początku czerwca, a z reguły po splitach mogliśmy zauważyć taką tendencję wzrostową, no to jestem ciekaw, czy tak samo akcje Amazona po prostu się zachowają. Z racji tego, że akcje Amazona kosztują obecnie prawie $2,500, to ja kupiłem Amazona dokładnie 1/5 akcji, jednej sztuki. Z racji tego też przetestowałem możliwość zakupu spółek cząstkowo, tak? Akcji cząstkowo, jeżeli chodzi o Interactive Brokers. No i 1/5 takiej akcji kupiłem. Dzięki temu będę prawdopodobnie uprawniony do 4 akcji po splicie, jeżeli chodzi o Amazon. A dodam, że z racji tego, iż Amazon jest właścicielem części akcji spółki Rivian, która dla Amazona ma wyprodukować do 2030 roku 100 tysięcy pojazdów elektrycznych. No i właśnie z racji posiadania tych akcji Amazon w końcu odnotował stratę, w zasadzie zaksięgował stratę na akcjach, które posiada, ponieważ Rivian dosyć mocno od początku debiutu na giełdzie w listopadzie spadł. No jak można zobaczyć, no to Amazon w pierwszym kwartale zanotował stratę, natomiast jeszcze bardziej problematycznym jest to, że szacunki dla Amazona prawdopodobnie mówią o tym, że zobaczymy gorsze wyniki w następnych kwartałach, rozpoczynając od kwartału drugiego 2022, natomiast zobaczymy, jak będzie. Jeżeli tak będzie, no to całkiem możliwe, że to nie koniec spadków, ale ja patrzę na spółkę też troszeczkę, mimo że spekulacyjnie, to długoterminowo. I z racji tego właśnie, że obserwuję spółkę od dłuższego czasu, no to nie mogłem nie wykorzystać 15% przeceny, którą w piątek na akcjach Amazona właśnie mieliśmy. A też tak jak wspominałem, chciałem kupić te akcje przed splitem z racji tego, żeby zobaczyć, czy po prostu te akcje odbiją, no z racji tego, że będą miały mniejszą wartość za akcję, to może być na nie po prostu większy popyt. Jak będzie, zobaczymy. Jestem strasznie ciekawy, co z tego eksperymentu wyjdzie. Jeżeli jesteś zainteresowany bardzo fajną analizą, to taką wykonał też Bartek Szyma. Jest dostępna na YouTubie pod nazwą Spółka skazana na wzrosty i do tego zachęcam Cię też, żeby zajrzeć do opisu filmu. Tam też podlinkuję właśnie ten film. Polecam serdecznie. No i też a propos zakupów, to zakupiłem jedną nową spółkę i jedną pozycję w portfelu powiększyłem. Po pierwsze powiększyłem pozycję do 20 akcji z 8, które wcześniej posiadałem. Mowa tu
tutaj o spółce National Retail Properties, czyli rejcie NNN, bo takim tickerem się posługuje i obecnie 20 akcji będzie wypłacało mi $36 rocznie. Oczywiście $36 netto. Również te akcje przeceniły się w piątek 29 kwietnia i właśnie z racji tego postanowiłem powiększyć pozycję, bo dzięki temu też swoją średnią cenę zmniejszyłem. No i dwie transakcje, jeżeli chodzi o nową spółkę, Magna International Incorporated. Spółka, w zasadzie inwestorzy, którzy chcą w spółkę zainwestować, korzystają obecnie na tym, że Magna ma fabryki w Rosji. I z racji tego właśnie Magna dosyć mocno obsunęła się, jeżeli chodzi o kurs. A ja z racji działalności Magny właśnie tą spółką się interesuję, ponieważ jest to kanadyjska spółka, która zajmuje się ogólnie pojętymi technologiami mobilności, elektromobilności i produkuje podzespoły dla wielu wiodących producentów samochodów na całym świecie. I nie dość, że jest to ekspozycja na branżę motoryzacyjną, to także na branżę automotive. Ja zastanawiałem się nad Fordem do portfela, który również jest obecnie fajnie wyceniony, no i mimo przerwy w wypłacie dywidendy do tej wpłaty powrócił. Natomiast tak naprawdę Magna nie jest producentem samych samochodów, tylko komponentów i dzięki temu może współpracować z wieloma producentami, a Ford jest jednym właśnie z takich producentów. Oczywiście nie zamykam drogi do portfela Fordowi, ale to jeszcze nie ta pora. Akcje spadają dosyć mocno, bo blisko 30% już w tym roku, chwilami nawet więcej, a od ATH tak naprawdę już to jest 40%, więc przecena jest dosyć duża. Dzięki temu Magna może być dobrze wyceniona, a także propłacić fajną 3% dywidendę. Co warto wspomnieć, to ta dywidenda jest, payout ratio jest dosyć niski, bo w okolicach 30%. Magna ma nieduży wzrost tej dywidendy na poziomie, nieduży, ale w ostatnich 5 latach ten CAGR wynosił 6,5% blisko. No i historia dywidend nie jest jakoś okazała, bo wzrost notujemy od 5 lat, natomiast to, co zapowiedział prezes, to chętnie wróciłby do wypłaty dywidendy z 2014 roku, czyli historycznie najwyższej, a potem właśnie tą dywidendę podwyższał. Ja osobiście widzę potencjał, tak samo jak analitycy. Prognozuje się, że w 2023 roku przychód będzie na poziomie, wzrost przychodu będzie na poziomie 57% według analityków. Natomiast zobaczymy, jaki wpływ będzie miała na to właśnie wojna w Ukrainie i to, że Rosja ma nałożone sankcje przez większą część Europy czy też świata. No i produkcja właśnie w Rosji ze strony Magny jest wstrzymana. Chciałbym pokazać tutaj jeden slajd tak naprawdę z prezentacji wynikowej za Q1, gdzie widać, że we wszystkich regionach świata prócz Europy mamy wzrosty 3, 4 czy 11%. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał 21 versus 22, natomiast duży spadek jest w Europie, jeżeli chodzi o produkcję. Więc ta sprzedaż ze względu na Rosję może być troszeczkę pokrzywdzona w następnych miesiącach, latach. Zobaczymy, jak sankcje będą się kształtować. Natomiast warto wspomnieć, że kolejną fabrykę Magna chce otworzyć na Słowacji i to już zapowiedziała. Ale to, że właśnie mamy spadek tej produkcji czy też sprzedaży w Europie, to świadczy tylko o tym, że mamy do czynienia z przeceną, właśnie na to się przekłada obecna cena i dzięki temu można wykorzystać ją do kumulowania akcji, bo jest to według mnie bardzo dobra firma ze świetlaną przyszłością, jeżeli chodzi o automotive, elektromobilność. Coraz więcej marek po prostu patrzy w stronę elektrycznych samochodów, czy też wszelkiego rodzaju elektroniki do samochodów. No i nie kurywajmy, jesteśmy na to właśnie skazani. Nie ma się co oszukiwać, świat właśnie w tym kierunku idzie. No a jeżeli o Magnę chodzi, no to ja kupiłem łącznie 15 akcji. Średnia moja cena zakupu to $60.72. Spółka w dalszym ciągu 2 maja na sesji traci, widać, natomiast jest to już taka cena, gdzie według mnie ta cena jest atrakcyjna, chociażby ze względu na przecenę 40% od ATH, no i jakość spółki, tak, fundamenty są wręcz prześwietne, nawet mimo tego kamienia w ogródku w postaci Rosji i sankcji nałożonych na Rosję. No ale jeżeli chodzi o dywidendę ze strony Magny, to płaci ona $1.80 brutto na akcję,
Z moją ceną yield wynosi blisko 3%, a 15 akcji spółki dostarcza mi co roku blisko 23 dolary netto dywidendy. Pozwolę przejść sobie tutaj do portfela, do podsumowania portfela z kwietnia na blogu, gdzie wyliczyłem sobie, że dzięki kwietniowym zakupom tak naprawdę dodałem do mojego portfela 25 dolarów i 44 centy rocznie wypłaty dywidend. I jest to blisko 22,5% więcej, jeżeli chodzi o wcześniejszą kwotę. Łącznie obecnie jest to już 158 dolarów. Co prawda dalej jest to niewiele, ale to, co tak naprawdę chcę osiągnąć, czyli 10 tysięcy dolarów w tym do końca tego roku, jeżeli chodzi o wartość kapitału, który już w Stanach mam, jeżeli chodzi o portfel publiczny, jest no coraz bliżej, tak? Obecnie jest to już 45% zrealizowanego celu. Na koniec to, co warto wspomnieć, to przeceny, z którymi mamy obecnie do czynienia i spadki. Od początku roku 2022 Nasdaq staniał już bagatela o 21,5%, a jeżeli chodzi o S&P 500 jest to ponad 13,5%. No te liczby może jeszcze nie robią takiego dużego wrażenia, ale jeżeli chodzi o przeceny niektórych spółek, to naprawdę robi się ciekawie. Ja liczę, że ta korekta się pogłębi jeszcze mocniej i będzie jeszcze więcej ciekawych spółek do zakupu. I w najbliższym czasie planuję film, w którym właśnie pokażę spółki, które obserwuję, które chciałbym do portfela kupić. No i myślę, że sobie takie coś będziemy raz w miesiącu również przedstawiać. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Zapraszam Cię oczywiście jeszcze raz do zapisu na newsletter. Daj znać, jak Twój wynik w tym miesiącu w komentarzu pod filmem, w podpiętym poście na przykład. I zajrzyj też na bloga do artykułu z podsumowaniem kwietnia 2022. A tymczasem dzięki serdeczne. Mam nadzieję dobrej pogody i smacznej kiełbasy z grilla, czy też karkóweczki, jeżeli ktoś woli. Pozdrowienia, do usłyszenia. Cześć.